będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was bardzo serdecznie w spotkanku ze Słowem. Dzisiaj we trójkę spotykamy się z tym Słowem danym na dziś. Jest to Ewangelia według świętego Jana. Jana, rozdział 14, wersety od 7 do 14. I dzisiaj serwujemy potrójną myśl. Otóż w pierwszej kolejności skupiamy się na tym, że Pan Jezus jest jedyną drogą do Ojca i im wcześniej, im szybciej się na to zgodzimy, że właśnie poznając Chrystusa, poznając Jezusa w moim życiu, dokonując wszelkich wysiłków, podejmując właśnie się wszelkich wysiłków ku temu, żeby poznać Jezusa, będę poznawał Ojca, im szybciej się na to zgodzę, tym szybciej będę zbliżał się do Pana. Tym szybciej będę miał lepszą relację z moim Bogiem Ojcem. No bo przecież ze wszystkich osób Trójcy Świętej najbliższą mi jest Jezus Chrystus. Dlatego, że On był też człowiekiem. Dlatego On jest najlepszą drogą do poznania Boga Ojca. Myśl druga. Filip powiedział do Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Tak proste, pozornie, ale też wcale niełatwe. Jak ważny jest obraz Boga Ojca w naszym życiu, to możemy cały czas odkrywać. Możemy zobaczyć, że często może przekładamy o nasze doświadczenie obrazu Ojca tego ziemskiego, biologicznego, na obraz Boga Ojca, ale to nigdy nie będzie to samo. Bóg Ojciec przede wszystkim jest pokazywany właśnie przez Jezusa Chrystusa. Jego czyny, Jego słowa świadczą o tym, jaki naprawdę jest Bóg Ojciec. I myśl trzecia. Jezus dzisiaj mówi do Filipa: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. My jako ludzie wierzący, będący długo już przy Chrystusie, czytający Pismo Święte, możemy mieć pokusę, że już znamy Ojca, znamy Jezusa, wszystko już o tym wiemy. I może to nas prowadzić do niesamowitej pychy wobec samego Boga, ale też wobec drugiego człowieka, który zna może Chrystusa mniej. Dlatego nieustannie musimy sobie przypominać, po pierwsze, że nie znamy jeszcze Boga w całości, że jeszcze cały czas musimy Go poznawać, cały czas na nowo Go odkrywać i Go się uczyć. I po drugie, nie jesteśmy ostateczną wyrocznią w sprawach wiary. Jest wielu ludzi prostszych, może mniej oczytanych, którzy mogą dużo lepiej znać Chrystusa, dużo głębiej na Niego patrzeć niż my. Ludzie, którzy dużo są w Kościele, którzy dużo czytają. Tak więc uzbrojmy się w niesamowitą pokorę, w tym, że jeszcze nie w pełni znamy Chrystusa i nie w pełni znamy Ojca i poznajmy Go cały czas i nieustannie. Kochani, dzisiejsze spotkanko ze Słowem po raz ostatni w takim wydaniu, dlatego że jest ostatni odcinek w obecności, słuchajcie, diakona Damiana. No potem może jeszcze uraczy nas swoją obecnością, ale to już nie będzie diakon. Jego istota się zmieni. Już za tydzień będzie ksiądz. Będzie ksiądz. I dlatego polecamy go waszej i modlitwie. Wspierajmy go szczególnie przez ten cały tydzień, aż do soboty, który on spędzi na rekolekcjach. Prośmy dla niego o Ducha Świętego, jasność umysłu, o otwartość na wszelkie Boże łaski. Amen. Z Bogiem. Z Bogiem. Dzięki.